Partnerzy odcinka Greenway, Evston, Lider i Shirt Wogo. Linki w opisie. Stare Kopelat. Kopelat. Dwa lata, ponad dwa lata, prawda? Także jak ktoś dobrze oglądał pierwsze odcinki, to już Tomka zna. To były jedne z pierwszych Zakopane testów. Dzisiaj nie idę do Tomka z pustymi rękami. Tomek już się zdążył przebrać. T-shirt Pelcz. Jest też drugi partner odcinka, czyli Wogo. Bardzo fajne dywaniki. Tu wrzucę Wam przebitkę, a Tomkowi dam znać po odcinku, jak takie dywaniki za pojawienie się na Zakopane teście uzyskać. Natomiast u Tomka się wiele pozmieniało, bo Tomek teraz ma zamiar sprzedać ten pojazd i poprosił mnie, że kurczę, może by wystąpił jeszcze raz na Zakopane teście. Mówię, czemu nie? Dużo mam tego typu zapytań, maili, kurczę, ktoś chce kupić jakiegoś elektryka, takiego do 100 tysięcy. Myślę, dopytamy się potem Tomka, ile chce, ale myślę, że to będzie jakaś ciekawa propozycja, bo tych aut nie jest za dużo, a to był bardzo ciekawy pojazd. No i jak zawsze na początek sprawdzimy, jakie duże to jest auto, bo z zewnątrz widać, że nieduże, natomiast ja już nim jeździłem i wiem, że w środku nie jest aż tak źle. Siedzę sam za sobą, przypomnę, mam 180 cm wzrostu. No i popatrzcie, takie malutkie, kompaktowe auto, a tu jeszcze jedna pięść wolnej przestrzeni nade mną i ponad jedna pięść wolnej przestrzeni nad głową. Sprawdzimy, jaki mamy tutaj bagażnik. Więc tak, między nadkolami, tutaj półka jest teraz na dole, mamy metr, przy czym tutaj mamy takie wypusteczki, które troszkę zabierają miejsca, no to między tymi wypustkami to jest jakieś 90 cm. I tutaj spójrzmy, do podłogi ustawionej w dolnej pozycji mamy 60 cm. No i tutaj w tym na głębokość jakieś 40. Jeszcze można to zobaczyć, także to podwójna podłoga, która powoduje, że to jest płaskie. A, czyli jak podłogę damy w górną pozycję, no to nam się tu robi całkiem fajna przestrzeń ładunkowa. Bardzo często właśnie wykorzystywałem go jako małą ciężarówkę. No, teraz to wygląda całkiem fajnie. No i zobaczymy, jak to jest do fotela ustawionego pode mnie. Mamy tutaj jakieś niecałe 130 cm. Standardowo był zestaw naprawczy. On tutaj jest dalej, ale ja dokupiłem koło. Czyli macie tutaj od Tomka jeszcze dojazdowe koło zapasowe, które tu w tej nęce to praktycznie ginie. Tutaj mamy czarny dach, było to w standardzie. Z daleka wygląda, jakby miał szklany dach, jak w Tesli, ale niech Was to nie zmyli. To jest po prostu dodatkowa farba na dachu. Natomiast no, prezentuje się to zdecydowanie fajnie. No i jeszcze króciutkie 360. Zobaczymy, co tutaj jest. Z tyłu mamy bębny, mamy Continentale. Całkiem jeszcze niezdarte. 185, 50, 16 z tyłu, z przodu 185, 50, 16. Tak się ten samochodzik prezentuje. No taki zgrabny mieszczuch z całkiem pokaźnym zasięgiem. Jeszcze zobaczymy, jaki to ma prześwit, bo wydaje mi się, że całkiem spory. No i tutaj mamy do progu jakieś 19 cm, natomiast tutaj w najniższym miejscu jakieś 15 cm prześwitu. No a gdybyście chcieli pociągnąć przyczepkę, no to niestety nie ma tutaj tej masy, więc przyczepki nie pociągniecie. Natomiast są patenty takie, że można montować bagażniki rowerowe na hak, natomiast to jest bagażnik, który nazywa się uchwytem rowerowym. Jak wybadam temat, dowiecie się więcej na kanale. Z ciekawostek mamy tu grzane lusterka, elektrycznie regulowane, no i oczywiście z przodu szyby też elektryczne. Jaki fajny patent. Tutaj jest oryginalny uchwyt na telefon. I tutaj też jest gniazdko USB, więc jakiś króciutki kabelek i można sobie fajnie to zgrać. Ja tu już swój telefon włączyłem. Pokazuje nam 99 km i godzinę 50, więc jakieś korki na pewno nas czekają. Zegary pokasowane i ruszamy w stronę Zakopanego. I pierwsze, co zauważyłem na pokładzie, Skody Citygo E, bo tak to zdaje się nazywa, dobrze mówię, Tomku? Tak, Citygo E i V. Takie coś. To zauważyłem, że jest całkiem komfortowe zawieszenie i że mamy druciki w przedniej szybie, czyli mamy podgrzewaną przednią szybę w ten sposób. Która stosunkowo mało energii zużywa. Tak samo fotele, które tutaj są też podgrzewane, tam podwójna stopień podgrzewania, to pierwszy stopień 400 W, a drugi 600. Czyli całkiem fajnie. Także. Ale kierownicy podgrzewanej chyba brakło. Niestety. O tym zapomnieli. Tak. Ale dobrze, że są fotele podgrzewane. Fajnie, że jest przednia szyba podgrzewana, więc nie będzie Wam zimą parować. I w jakichś tutaj takich krótkich trasach jest to fajne rozwiązanie, gdy nie trzeba grzać całej kabiny. Oszczędzamy w ten sposób energię. No to Tomku, kiedy te auto kupiłeś? Bo myśmy się spotkali jakieś dwa lata temu. Jaka była historia zakupu? Od czego to się zaczęło? Przypomnij.
Zaczęło się od wertowania OLX-a. I ponieważ ja elektryka już szukałem... No to twój pierwszy elektryk, tak? Tak, to mój był ten, ale już jak gdyby do Leafa to już się parę lat wcześniej przygotowywałem i starałem się coś sobie znaleźć fajnego. No. A tutaj pojawiły się właśnie z wyprzedaży roczne demówki i to w Krakowie. Impuls, po prostu pojechałem, nie miałem nic zrobić, pojechałem, zakochałem się. No jak z elektrykami, wystarczy się przejechać, żeby się zakochać. I finalnie to auto jest u Ciebie już ponad 3 lata? Jak to wygląda? 2,5 roku. Czyli auto ma 3,5 roku, a 2,5 roku jest u Ciebie, dokładnie, tak? Dokładnie, dokładnie. I w tym czasie zrobiłeś 60 tysięcy. Auto jest typowo miejskie, tego nie będziemy ukrywać, ale ja wiem, że tak Ci się spodobała jazda na prądzie, że Ty zacząłeś jeździć w jakieś trasy. To gdzie byłeś najdalej? W Gdańsku, no i w Siedlcach. To takie dwa sprawy. Jadąc do Siedlec właśnie przekroczyłem 300 km zasięgu, więc da się zrobić, przejechać. Normalnie do Gdańska, to była moja w ogóle dziewicza jazda dalej niż wokół komina. Dojechałem, wróciłem, mam swoje... Zdobyłeś doświadczenia. Tak, doświadczenia i tak dalej. No. Natomiast no, ja myślę, że apetyt rośnie w miarę jedzenia i teraz no, sprzedajesz, bo kolejne dwa auta masz gdzieś tam już... Mam sytuację oku, taką, tak? Że ja jak, mam. Jak to wygląda? Mam czwórkę dzieci, więc to auto będą czteroosobowe. No, jest problem. Jest problem coraz częściej. A w ogóle myślę, że generalnie to jest naturalna rzecz, że najpierw się zaczyna od małego auta, potem większego, a potem się kończy chyba na Tesli. No, zazwyczaj tak jest, że wszyscy zaczynali od Leafów lub tego typu pokroju samochodów. No. Mówię o budżecie, a potem kupujemy coraz lepsze elektryki i my jesteśmy takim samym przykładem. Dokładnie. Dobra, to jak możesz zdradzić ziomka tajemnicy, jakie samochody elektryczne zastąpią Skodę, bo coś zastąpi. Tak, po pierwsze... Bo nie obraziłeś się na elektryki, nie kupisz spalinowych, mam nadzieję. Spalinowe też mam, nie obraziłem się na spalinowe. Nie obraziłeś się. Ale bardzo długo się obecnie teraz czeka i tak, pierwsza sprawa jest taka, że chciałem bardzo kupić model Y Tesli, siedmioosobowy, no ale jak dobrze wiesz, to jest nierealne w europejskich warunkach. Nawet nie ma szans, żeby sprowadzić takie ze Stanów Zjednoczonych, no po prostu to są też w Stanach Zjednoczonych białe kruki, więc no ciężko po prostu. To nie mów, że znalazłeś coś siedmioosobowego u nas. Co niestety, trzeba brać to, co jest. No i poszedłem za Twoim przykładem i kupiłem Niro, tylko że to już to nowe. Czekałem 13 miesięcy na nie, wreszcie przyszło. Zawsze jest to, prawda, jeszcze większy zasięg i większe auto. No. Zawsze to plus jeden. No. Ktoś będzie musiał zostać, no ale... Ale to najstarsi już potem nie bardzo chcą jeździć, więc problem się rozwiąże, nie? Mam plan na drugie auto, ponieważ drugie auto to jest dostawcza Toyota ProAce elektryczna. I nawet byłem specjalnie na camper show w Düsseldorfie, żeby wyczaić możliwości konwersji takiego na campera. I powiem szczerze, że zainteresowanie było dużo i na tą chwilę wiem, kto by mógł mi zrobić sześcioosobowego tego ProAce'a z obudową kamperową, ale z wyciąganymi, podłami, tak? Z wyciąganą zabudową kamperową, czyli ona jest taka przykręcana do podłogi i kiedy normalnie chcesz, to możesz. Dobra, mieć... ale reasumując do brzegu, chcesz kupić ProAce'a, którego chcesz zrobić sześcioosobowego lub kampera, zależnie co będzie Ci potrzebne. Tak, chyba że mam jeszcze drugie zajęcie na niego, właśnie to jest ten, żeby zrobić w nim wyższy dach i zarabiać na nim jako kurier. Ponieważ na przykład GLS daje darmowe ładowanie dla swoich elektryków. Po prostu mają company policy, że chcą mieć elektryki i promują je. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może oba. Bo jeszcze drugi elektryk czeka, aż mi wyprodukują drugi ProAce. Dokładnie, także no... Czyli Niro masz do odbioru i dwa ProAce'y w oczekiwaniu, tak?
Tak. I to dokładnie. Jest odpowiedź, jakby się ktoś pytał, czemu Tomek sprzedaje Skodę. Tomek ma no za dużo aut. No dokładnie. Ja bym mógł, to bym nie sprzedawał, no ale niestety mam za dużo aut. Dobra, ale wróćmy do Skody. Jak przez te 2 lata, odkąd się ostatni raz widzieliśmy, jak się Skoda spisywała, jak plusy, minusy, bo już coś po tych 2 latach na pewno możesz więcej o tym aucie powiedzieć. Sprawa jest taka, że 2 miesiące temu byłem na przeglądzie w Skodzie normalnie, takim, wiesz, gwarancyjnym i tak dalej, no gwarancji już nie ma. Zapłaciłem 600 zł, oni ze smutkiem w oczach powiedzieli, że nic nie znaleźli. W sensie jeździć, żadnej awarii, tak? Zawieszenia, niczego, co by mogli po prostu dołożyć, wiecie, do faktury na ten, no. Super sprawa, no. Tam był jeden akcja serwisowa, chodziło o skrzynię biegów, że tam wypadało, czasami mógł wypaść z postoju, sam się odpiąć, że tak powiem, no, ale to też zrobili za darmo jako ten i tyle. Jak to serwisowane akcje serwisowe robiłeś, tak? Tak, tak, tak. To jest jedyna. A poza tym powiem wam, że ubezpieczenie tego auta, ludzie, jakie to jest auto tanie w eksploatacji, to bije wszelkie rekordy. Ubezpieczenie w tym momencie mam 900 zł z OC, z AC Mini, wiesz, od kradzieży. Tak. No gdzie? No i też tanie opony, no. Bo nieduży rozmiar i tak dalej. Opony, i tak dalej, nówki nie? Kupiłem razem z felgami za po 100 zł za sztukę. Ponieważ auto to jest taka konwersja spalinowego City Go, które było jednym z najtańszych aut na rynku dla Skody. I wszystkie części też są super tanie. Więc opony, hamulce i tak dalej. Tutaj hamulce wszystko są oryginalne i są grube, praktycznie niezużywane. Rdzewieją niestety. A tak poza tym, no to wszystko jest oryginalny lakier. Wersja najwyższa, bo to style. Także no praktycznie wszystko ma. Tutaj ma też nawet ten ping-pongowy utrzymanie na pasie, tak? Dokładnie. Czyli jakbyś zbliżył się za mocno do linii, to wtedy cię odbije, tak? Dokładnie, tak to działa. Duch w kierownicy jest. Tak, jest duch, który pilnuje, żebyś nie zjechał za daleko z pasa. Dokładnie, tak. Z takiego wyposażenia widziałem też czujniki parkowania. No. 90% wszystko ładowane z gniazdka 230 V fabryczną ładowarką, 2,3 kW, tam 10 amperów. Praktycznie to wygląda w praktyce w ten sposób, że o godzinie 19, jak go podpinam, to 7 rano mam 24-25, mam praktycznie pełną baterię naładowaną, także... No to mamy jednofazową ładowarkę pokładową, dobrze pamiętam, tak? Dwufazowa, taka nietypowa, 7,4, no ale... Wiesz, no, bo fabrycznie jest ta 2,3, tam 10-amperowe. No. Jeśli chodzi o CCS-a, to tam jest maksimum 37, no i oczywiście spada wraz z naładowaniem baterii. Tam powyżej 80 to już jest bardzo spada, także tam już jest kilkanaście dosłownie, więc przy 95% to nawet potrafi, samą końcówkę to ten 230 V potrafi, on tak bardzo powoli go dobija, wiesz, żeby wyrównać te wszystkie napięcia na celach. Na celach. Sprawdzałeś tutaj przed chwilą, wszystko było równiuteńko. Zużycie akumulatora, ja nie jestem w stanie stwierdzić, że cokolwiek się pogorszyło. No, przy pełnej baterii to przy tej temperaturze to tam 315 nawet potrafi pokazać. I jeżdżąc delikatnie, da się to zrobić, tak? Da się to zrobić. Zapomnieliśmy powiedzieć o jednym, bo to auto ma jeszcze urządzenie, które wspomaga takie niskie zużycie, a mianowicie box od VTech-u. Powiedz coś więcej, kiedy to zakupiłeś, jak się to sprawdza? Jak się orientowałem w ogóle Leafem, to mniej więcej też w tym samym czasie spadłem na to, na YouTubie, prezentację tego boxa. To VTech go opracował dla Leafa, testował na Leafie, natomiast w moim aucie, jak przyjechałem, to oni go robili. W sensie dostrajali, zrobili wersję dla tego auta. I to działa w ten sposób, że... No właśnie, jak to działa? Pomaga żeglować. Tak można by dwoma słowami to powiedzieć. Czyli robi to, co ja zawsze wszystkim mówię. Jeździcie płynnie, a nie odzyskujcie energii. Dokładnie. To działa w trybie B.
I w trybie B w tym aucie każda pozycja pod pedału gazu to odpowiada jakiemuś tam poziomowi napięcia, które jest przekazywane dalej do elektroniki. I jest gdzieś, prawda, że jak spuszczam dalej, to dla niego to jest, że na przykład jest minus 50 kW, jest gdzieś mniej więcej po środku, że to jest 0, i jak jest oczywiście pełne naciśnięcie pedału gazu, no to on tam, prawda, maksimum energii wrzuca. I to urządzenie, dostrajanie polega na tym, że jest zapamiętane, który pozycja, czyli potencjał elektryczny odpowiada zerze, czyli temu żeglowaniu. I to, co on pomaga, to pomaga jak gdyby osiągnąć to zero poprzez, jak ja jadę, a na przykład muszę zwolnić, to normalnie stopa nie jest w stanie... No tak ciągle tego zera utrzymać. No nie wiesz, no teoretycznie jesteś w stanie zrobić, natomiast on przy lekkim pociągnięciu w dół od razu ci zeruje. Tak, tu możesz to zobaczyć, prawda? Jadę dwa. Ja leciutko, mam zero. Czyli on tutaj kombinuje jak może, żebyś jak najwięcej żeglował. Dokładnie, dokładnie. Żebyś ty nie musiał stopą co do milimetra ustawiać żeglowania. Dokładnie. A urządzenie nie wpływa w żaden sposób na oprogramowanie. Ono tylko jak gdyby manipuluje pedałem gazu. Czyli pomaga ci właśnie to osiągnąć. Czyli teoretycznie przy mocno wytrenowanej stopie jesteś w stanie to osiągnąć na samym tym... Samemu, no nie, nazwijmy to doświadczeniem, ale w praktyce nierealne. Ja to na przykład mam sytuację, że odwożę dzieci do szkoły, codziennie ta sama trasa, to już powiedzmy, że nauczyłem się jeździć tym autem. No i zobaczymy, czy mi się dzisiaj uda, no. I tak jadę za szybko. Jechaliśmy tu przez chwilę przepisowe 120 na godzinę. Jest tutaj głośniej, oczywiście pomiary zrobimy w tunelu, natomiast nie było jakoś tragicznie głośno. No, trzeba pamiętać, że to jest miejskie auto, ale dzięki temu, że mamy w sumie dość ciężki samochód z niskim środkiem ciężkości, to się tu całkiem przyjemnie jedzie, bo tak jedzie się, jakby to było większe auto niż jest naprawdę. Tak bym go określił. Dobra, czyli mamy tutaj oszczędne auto i jeszcze z przyrządem, który pomaga jeździć oszczędniej. Tak, dokładnie. No to... A właśnie, zapomnieliśmy jeszcze powiedzieć, co tu są za parametry, jaka tu jest moc, moment obrotowy, przyspieszenie, jak to się kształtuje. 205 Nm, 83 konie mechaniczne. Przy tej masie to jest wystarczające. No, do stówki potrafi wnieść w fotel, a potem to już... Czyli po mieście jak najbardziej wystarczające i z takim przeznaczeniem bym to auto widział, natomiast jak ktoś się tak zarazi elektromobilnością jak Tomek, no to i pewnie gdzieś zacznie nim jeździć w trasy. I przy takim sporym w sumie akumulatorze, bo mamy tutaj i jaką pojemność, jakbyś przypomniał? Normalnie ma 36 kWh, natomiast fabrycznie, to widać też z kar skanerów, on ma 10 kW. Bufora na górze i 10 kW bufora na dole. 10%. Mhm. Czyli generalnie 30 kW, kilowatogodzin jest ta bateria. No ja... I około 30 kWh mamy dostępne, reasumując, bo bufory, no to bufory. No to faktycznie, jak auto jest w stanie zużywać około 10, to i 300 km jest realnym zasięgiem. Jest sprawa tak, 200 km masz zawsze i masz spokojnie dojazd do domu, bo to jest, o to tu chodzi. W praktyce no to nie jest tak, że ja go ładuję codziennie, tylko raz na kilka dni. Mhm. Normalnie, no to wiesz, zużywa 30-40 km to tak max dziennie. Potrzebuje, jest na bliżej zero, to się wrzuca, prawda, na to 230 V. Dobra, to takie z takich technicznych pytań. Jak zimą wygląda zasięg? Bo wiadomo, że zimą, no to tutaj grzałki mamy oporowe, będzie więcej zjadał. Jak mieć minimalny zasięg przy mrozach? Ile ci się udało zrobić? Taki czarny scenariusz, nie? 200 km zimą jest realne, jak na to 18 stopni grzejemy? Tak, jest realne, ponieważ to jest akurat, mówię, przy krótkich odcinkach. Przy tym aucie kiedyś zrobili taki test, jest nawet... ile on energii zużyje przez całą noc pod śniegiem, tak, w zimie śniegową. Adak niemiecki to zrobił. Także wyszły mu też rekordowo niskie zużycia.
Tylko on musi, on jest tutaj blacha niestety i te, zanim on się nagrzeje, czy to ciepło nie utrzyma, no to zużywa. No to pewnie tu już widzowie się nie mogą doczekać, kiedy padnie cena, bo skoro to auto do sprzedania, to warto, żeby upadła cena. Ile sobie na dzień dzisiejszy cenisz to City Go? Ja wiem, że jesteś do niego emocjonalnie przywiązany, ale spróbuj tak w miarę realnie. Bezcenny, bezcenny jest. Dobra, na poważnie, ile to nie, może kosztować? Niestety, 79 900 tak będzie i pełna faktura VAT. Czyli to już jest cena brutto, tak? To jest cena brutto, tak. Mhm. Czyli jak ktoś sobie weźmie to auto do firmy, to może nawet w najlepszym wypadku cały VAT sobie odliczyć. No i za chwilę powinno być widać Tatry, a mnie tutaj naszło na takie króciutkie podsumowanie. Jechałem jakiś czas temu tą trasę Dacia Spring i kurczę, jadąc dzisiaj podobnym samochodem de facto, czyli Skodą Citygo EiV, bo chyba się tak to nazywa, no to to jest zupełnie inny pojazd. Jak ktoś by się zastanawiał nad Dacią, to niech się może przejedzie tą czy inną Skodą Citygo, to myślę, że szybko rozważy, że to jest jednak klasę lepsze auto, a poza tym mamy tutaj normalną rekuperację. To auto fajnie odzyskuje energię, a Dacia to tylko kilka kilowatów. Prowadzi się jak normalne, fajne, wygodne auto. No jest to zdecydowanie lepszy pojazd. A my już pomału dojeżdżamy do tunelu i czy masz tu aktywny tempomat, albo jakikolwiek tempomat? Jest, tempomat jest. No to ustawiaj stóweczkę, bo będziemy robić pomiary głośności sonometrem w tunelu. Tak już. Czyli popatrzcie, macie tu grzane fotele, macie tu tempomat. Właśnie, światła. Jakie to są światła? Normalne, znaczy dzienne są LED-owe, natomiast H4 standardowa. Dobra, cisza na planie. No jak widzieliście, pomiary tu wykazują poniżej 70 dB, momentami nawet 64 dało się zauważyć, więc kurczę, całkiem sensowne wyniki. No i teraz popatrzcie, jakie to jest zwrotne auto. Mamy tutaj taki parking. I już jesteśmy ustawieni w drugą stronę. No i pierwsze metry za mną. Jedzie się tym przyjemnie. Tutaj do 50 zbiera się naprawdę rewelacyjnie. Nawet potrafi zamielić. O, sprzeciwka Mokka elektryczna jechała. Takie przepiękne widoczki. Kurczę, bardzo przyjemny samochodzik. Ja lubię te małe samochodziki. Mają coś w sobie. Może nie wszystkie, ale jak są dobrze zrobione, uważam, że ta Skoda to jest taki prawidłowy samochodzik. To naprawdę daje radość z jazdy. Bardzo precyzyjny układ kierowniczy, takie go-kartowe prowadzenie. No już mi się podoba. No i jesteśmy przy Circle K, przy skręcie na rdzawkę. 13,6 kWh na ten moment mamy zużycie. A średnia prędkość to 67 na godzinę na ten moment. A tak postępują prace na budowie zakopianki. Nam pozostało jeszcze 32 km i godzinę jazdy. Na szczęście całkiem przyjemna jest ta jazda tą Skodą. Fajne takie auto, niewytłuczone, fajnie się prowadzące, dające jakąś taką ciekawą frajdę z jazdy, którą ciężko określić. Niektóre auta to po prostu mają. Więc nie dziwię się Tomkowi, że ciężko będzie się mu rozstać z tym pojazdem. A jako na pierwszego elektryka jest to na pewno auto godne zastanowienia. Mi się tu osobiście podoba to, że no jest zdecydowana ta rekuperacja. Jeśli auto się toczy, no to się bardzo fajnie toczy, natomiast jak potrzebujemy gdzieś zwolnić, no to i 50 kW tu momentami widywałem na zegarze, co uważam za bardzo, bardzo sensowny wynik. Teraz będziemy tutaj dohamowywać. Odpuszczam i popatrzcie, jak to wygląda. Auto wyraźnie zwalnia. One pedal driving trochę jak BMW i3. Tam też było, że na płasko to działało, natomiast jak było z góry, to auto niestety zjeżdżało. A jak było pod górę, to stało. Także jakaś tu inna filozofia. Można też sobie ustawić, żeby auto, tak jak teraz, luźno się toczyło, a można 4 stopnie rekuperacji. Na 12 Kasprowy. Google nam pokazuje, że gdybyśmy pojechali standardową drogą, to plus 17 minut, więc dzisiaj skręcimy w lewo do centrum Poronina. Objeżdżamy korek, stoimy w korku.
Co my tu mamy? Mamy tu 11,7 zużycie w Poroninie, przy Leninie, bo takie samo było na rondzie, tylko zapomniałem nagrać. Temperatura 21,5, startowaliśmy z 23, ale że mocne słońce świeciło, to się tu całą drogę klimatyzujemy, żeby nie było, że jakoś oszczędzamy, bo nie oszczędzamy. I myślę, że dowiedziemy wynik w okolicach 12 kWh, co uważam za rewelacyjny. Jak ktoś poszukuje takiego oszczędnego elektryczka, to będzie zadowolony. No jesteśmy, dotarliśmy, tak jak się spodziewałem, 12 kWh na 100, więc rewelacyjny wynik. Aktualnie na postoju tylko 100 W pobieramy. Czas przejazdu godzinę 59. Co tu jeszcze mamy? Prędkość 50 na godzinę, całkowity dystans samochodu, czyli jego przebieg. I przejechany odcinek 98 km, naprawdę jest 90, chyba 9, więc troszkę tu nie doszacował. 129 km mamy jeszcze w akumulatorze, dostępna energia, prawie maksymalna. Taka statystyka. A ile mamy procent, to muszę uruchomić car scanera, no bo niestety tutaj auto nam procencików tak dokładnie nie pokazuje. Startowaliśmy z 87% i dowieźliśmy jeszcze 49,8, czyli praktycznie pół baterii. No i tak jakbyśmy tutaj popatrzyli, no to na tym wskaźniku też się to zgadza. Czyli mamy pół baterii, a mieliśmy 87%, 37% zużyliśmy na dojechanie dzisiaj do Zakopanego. No i cóż, dzisiaj z żalem będę się żegnał z Tomkiem i z żalem będę się żegnał z tym samochodzikiem. Bardzo go polubiłem, jest bardzo oszczędny, bardzo przyjemny do jazdy. Na miasto to już w ogóle petarda. No, warty zastanowienia. Całkiem spory zasięg, niestraszne pieniądze. Myślę, że warto się takim autem zdecydowanie przejechać i rozważyć go, jeśli ktoś szuka auta na pierwszego elektryka. Jakieś tam linki, jeśli Tomek mi podeśle, to ja oczywiście udostępnię w opisie. A jeszcze jedna wielka prośba do Was na koniec. Będzie tutaj link do Greenwaya pod tym filmem. Jeśli możecie tam kliknąć, to będę wdzięczny, bo Greenway sprawdza, jaka jest konwersja z moich filmów, bo to pozwoli nam robić kolejne bardzo fajne testy, na których sponsorem ładowania będzie Greenway. I rozpoczęliśmy ładowanie 49%, wskoczyło właśnie 50. Moc aktualna przy połowie baterii to 27 kW. A co auto pokazuje? Pokazuje godzinę 25 do końca ładowania. Ale tak jak Tomek mówił, ono powyżej 80% to się ledwo co ładuje. Także w trasie do 80 maksymalnie. No i ile dzisiaj jedliśmy? Chwila prawdy. Przykładamy kartę Greenwaya. Mamy 93%, a na jedzenie nam zeszło dzisiaj gulaszowej 61 minut, czyli troszkę ponad godzinę. Kończymy to ładowanie i z 93% startujemy w stronę Krakowa. Zegary pokasowane, pokazuje nam 256 km zasięgu, no bo się nauczył, że jechaliśmy do góry, no to też tak prognozuje, jakbyśmy ciągle w góry jeździli. A jak zawsze na koniec dziękuję za uwagę, dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia. Cześć! Cześć!